To w poranku wnet znajdziemy trochę czasu oczywiście na politykę. Pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wielkopostne jakieś postanowienia pan minister ma? No, w pierwszej kolejności nie jem słodyczy i w miarę możliwości, bo to w tej pracy nie jest aż takie bardzo proste. Staram się nie jeść mięsa i unikać alkoholu. Dzisiaj szczyt wyszehradzki świętujemy, 30 lat Wyszehrad trwa. Czy dziś w Krakowie będą jakieś ważne polityczne deklaracje? Tak, dzisiaj w Krakowie ważne jubileuszowe spotkanie liderów, premierów państw Grupy Wyszehradzkiej na zaproszenie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zostanie przyjęta deklaracja okolicznościowa z okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Wyjątkowo szczegółowa, jak na tego typu dokumenty przyjmowane przy różnych okazjach, definiująca obszary współpracy, podsumowująca sukcesy, ale wytyczająca też wizję współpracy na przyszłość. Poza tym druga deklaracja, tak zwana deklaracja cyfrowa, czyli deklaracja mówiąca o współpracy w dziedzinie nowoczesnych technologii, właśnie też gamingu, bo o tym będzie dyskusja prowadzona jako jeden z tych obszarów, gdzie Polska jest liderem w tej chwili globalnym. W związku z tym będzie i o przeszłości, i o dotychczasowych doświadczeniach i skuteczności Grupy Wyszehradzkiej, ale też dużo o przyszłości, o też dodatkowych środkach na wymianę młodzieży w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej, bo chcemy też budować swoiste pokolenie V4. W związku z tym będzie na pewno dzisiaj zarówno to spotkanie na Wawelu, jak i późniejsze spotkanie w centrum konferencyjnym naprzeciw Wawelu po drugiej stronie Wisły bogate w merytorykę, ale też takie bardzo bym powiedział okolicznościowe i wyraziste w warstwie świętowania 30-lecia V4. No ale po co w ogóle jest Grupa V4, Grupa Wyszehradzka? Grupa Wyszehradzka zawiązała się, jeszcze odwołując się do historii XIV-wiecznych spotkań królów na początku lat 90. po to, by wspólnie realizować aspiracje dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że pierwsza połowa tego 30-lecia przebiegała właśnie pod znakiem realizacji wspólnej tego kluczowego wyzwania. Po 2004 roku, kiedy ono zostało zrealizowane, państwa Grupy Wyszehradzkiej koncentrowały się na realizacji wspólnych celów w ramach obecności w tych strukturach i wykazały swoją skuteczność, chociażby definiując politykę migracyjną Unii Europejskiej jako kompromis z 2018 roku i brak zgody na przymusowe mechanizmy relokacji migrantów. To było jasne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej, spowodowało, że Rada Europejska od tego rodzaju propozycji szkodliwych odeszła. Także w warstwie dyskusji na temat składu Komisji Europejskiej Grupa Wyszehradzka dzięki swojemu jasnemu stanowisku doprowadziła do kompromisu personalnego w tej sprawie. Także ostatnia dyskusja budżetowa pokazała skuteczność Grupy Wyszehradzkiej. Ale tych przykładów jest wiele, wiele więcej. Wspólne inwestycje infrastrukturalne, Via Carpatia, Centralny Port Komunikacyjny, Kanał Odra-Dunaj, te wszystkie ambicje, żeby na linii północ-południe zwiększać nakłady na infrastrukturę drogową, kolejową, energetyczną, żeby region był konkurencyjny dzięki temu, żeby te łańcuchy dostaw były tańsze, szybsze. To wszystko pokazuje ten sens integracji i jest też wielkim wyzwaniem następnych lat, nie tylko podsumowaniem tego dotychczasowego 30-lecia. I o tym będzie można w tej deklaracji wyszehradzkiej przeczytać? Tak, panie redaktorze, właśnie za chwilę już z panem premierem wyruszamy na szczyt w Krakowie i o tym będzie też mowa w tej deklaracji cyfrowej, stąd ja będę musiał też powoli kończyć rozmowę, bo czas mnie goni. Jest pan minister na lotnisku, czy też na peronie? Na lotnisku. Na dworcu centralnym. Na lotnisku, tak, za chwilę właśnie startujemy do Krakowa. I będziemy oczywiście obserwować, informować o tym, co zdarzy się w Krakowie i co uda nam się wspólnie w ramach Grupy Wyszehradzkiej wybudować. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Gorąca rozmowa. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk był gościem Poranka Wnet, a my teraz pomyślimy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, co dzieje się na Białorusi. Wielu dziennikarzy zostało i dziennikarek zostało aresztowanych, czekają na procesy. Dzisiaj dwa wyroki są w Mińsku oczekiwane. Miejmy nadzieję, że to będą wyroki uniewinniające, chociaż ten sąd miński działa w sposób taki, jak zażyczy sobie pan Łukaszenko. Więc w solidarności z dziennikarkami Bielsatu, które dzisiaj staną przed sądem i usłyszą wyrok, posłuchamy piosenki, która nadeszła do nas z białoruskich nocy.